skład mojego teamu wchodzi menadżer Maciej i mechanik Przemek. Oraz jeszcze pomaga nam w trudnych chwilach, kiedy potrzebujemy pomocy przy myciu, Szymon. No i na to wszystko tata też dokłada jakąś cegiełkę. Pilnuję tego, żeby tam było z nim ok, tak? Pod względem, nie wiem, no mentalnym, psychicznym, no bo motocyklami już się nie zajmuję, ten etap mam za sobą. Skończyłem na poziomie 250. Nie dlatego, że mi się nie chce, tylko uważam, że nie posiadam już aż takiej wiedzy, żeby mu pomóc i postanowiliśmy ten team zbudować inaczej. Do teamu Krzysztofa trafiłem, dobre pytanie. W specyficzny sposób, po prostu chciałem pomóc komuś, kto ma talent. I tak tu się znalazłem. Może dzięki Jackowi Woźniakowi. Nie tylko chłopaki skupiają się na tym, żeby motocykl był dobrze ustawiony, ale przede wszystkim na tym, żebym ja nie popełniał błędów. Oczywiście nie da się błędów nie popełniać, ale staramy się robić tak, żeby było ich jak najmniej. I myślę, że z roku na rok, z zawodów na zawody, to coraz lepiej wychodzi. W teamie za co ja odpowiadam? Dobre pytanie. Większość złośliwych mówi, że za nic, ale ogólnie za wszystko. Za wklejenie wszystkiego w całość. W teamie motocyklami zajmuje się Przemek, Yeoman. Jak jedziemy na zawody, samochód zawsze prowadzi Maciek. Wspomniany wcześniej Szymon pomaga nam w myciu, kiedy mamy zawody po zawodach. Jak my to się śmiejemy, wpada i wypada, pomyje. Maciek też jest odpowiedzialny za tutaj dział, można powiedzieć, menadżerski. Ale jeśli potrzeba, to też nie boi się ubrudzić rąk i wspomóc tutaj swoją wiedzą. Zaczynaliśmy w ogóle od 80, potem przyszły 250, a różnica przede wszystkim polega na tym, że jeżeli chodzi o 500, to już jest liga, tak? Jest w lidze, trzeba podejmować szybkie decyzje, przede wszystkim dobre decyzje, natomiast jeżeli chodzi o dobór przełożeń, zmiany dyszy czy regulacji zapłonem, z racji tego, że nigdy nie jeździłem na żużlu, nie miałem z tym w ogóle żadnego kontaktu, więc nie mam o tym, powiedzmy, pojęcia na takim poziomie, na jakim Krzysztof na to zasługuje. Porównywanie teamów z lat 90. do współczesnych? Żadnego porównania. Można powiedzieć, że teraz jest F1. Większość zawodników w latach 90. w teamie miała klucz i śrubokręt. Nic więcej. Teraz chłopacy mają praktycznie już po zdaniu licencji wszystko zmierza w pełen profesjonalizm. Jest człowiek do mycia, człowiek do składania, ogólny mentor, no wszyscy. Potrzebni są, jest całokształt. Może mi nie uwierzycie, ale są takie sytuacje, że to on gotuje na przykład obiad nam, tak, a nie odwrotnie. Ma do tego też talent, zresztą chyba kiedyś chciał tam nawet w jakimś MasterChefie wystartować. Dzień po zawodach, tak, potrafi wstać, nie wiem, 4 rano, tak, spakować sobie wędki i on jedzie na ryby i siedzi sobie cały dzień tak w ciszy, w spokoju, bez telefonu, co w dzisiejszych czasach też jest chyba jakimś ewenementem, jeżeli chodzi o młodzież. Także, no cóż mam powiedzieć, no jako ojciec obojętnie, czy jedzie pierwszy, czy ostatni, czy w domu, no ja jestem z niego 100% dumny i no i tyle. Jak go poznałem, młody, fajny dzieciak, który miał dużą chęć do jazdy. Wszystko. Jeśli spodobał Wam się mój team, nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, zasubskrybować kanał Ekstraliga TV oraz możecie również odwiedzić moje social media.